Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić różane kule do kąpieli. Na początku mieszam sodę oczyszczoną razem z kwaskiem cytrynowym i to wszystko bardzo dokładnie mieszam. Następnie dodaję do tego barwnik, może to być naturalny barwnik typu mika. To wszystko mieszam i mielę również płatki róży. Dodaję zmielone płatki róży do mojej suchej masy. Wszystko ze sobą łączę, a następnie dodaję do tego rozpuszczony olej kokosowy. I to wszystko bardzo, bardzo dokładnie mieszam. Całość powinna mieć konsystencję mokrego piasku. Dodaję wtedy do tego zapach i jeszcze mieszam, a następnie napełniam kulę. Obydwie części kuli powinny być dobrze uklepane. Następnie tak przygotowane połówki zlepiam ze sobą, a potem odstawiam na kilka godzin, aby kule dokładnie wyschły. Potem ostrożnie wyjmuję je z foremy i już są gotowe do użycia. Bardzo fajnie musują, cudownie pachną różami i fantastycznie nawilżają. Życzę Wam samych miłych kąpieli. Pa!